Witamy w drugiej części. Dalej kontynuujemy naszą rozmowę dotyczącą rozwijania mocnych stron. I wiesz, Marta, pomyślałam o tym, jak można byłoby się, jak Ty się koncentrujesz na swoich mocnych stronach i też na czyichś mocnych stronach w sytuacji rozmowy. Wiesz, czasami mamy takie doświadczenia tych rozmów z naszymi bliskimi, że to są takie relacje, bym powiedziała, ze bliskie, ale ze A w tej sytuacji wydaje mi się, że. Potrzebujemy no, czegoś, nie, możemy potrzebować czegoś świeżego, jak z tym wyjść też. No myślę, że to, to nie jest łatwa sprawa, bo jeśli przez wiele, wiele lat byliśmy w takim no, w pewnym jakimś układzie, w pewnych mechanizmach funkcjonowania, w pewnych słowach, relacjach, takich sposobach na to, jak układać sobie relacje, nie wiem, z ciocią, z wnuczką, wnukiem, sąsiadką. To wyjście z tego no na pewno będzie zajmowało trochę czasu, będziemy potrzebowali trochę czasu. Myślę, że takim pierwszym elementem ważnym może być świadomość, na przykład w rozmowie, gdy ktoś nas chwali albo mówi: Wiesz, co tobie, to zawsze dobrze wychodzą te pierogi, one są naprawdę takie mięciutkie, to ciasto jest super. To takie dopytanie, a co takiego jest w tych moich pierogach, właśnie takiego najfajniejszego dla ciebie, czyli ukonkretnienie, i wtedy możemy zyskiwać od osób informację zwrotną. Tak samo jeśli wnuk, wnuczka powie nam: Wow, babciu, ale super to zrobiłaś, ale dobry ten obiad. No to takie pytanie: A co ci najbardziej w nim smakowało? Co było takie najfajniejsze, naj, najważniejsze w nim? Jeśli państwo wygrywacie konkurs na najlepszego dziadka, najlepszą babcię, no to pytanie do wnuka: to co takiego jest we mnie? Co takiego najbardziej lubisz ze mną robić? Co takiego jest najciekawszego, najfajniejszego w tych naszych relacjach w tym, że zdobyłem, zdobyłam ten tytuł najlepszego dziadka czy najlepszej babci? I y jeśli będziemy dysponować taką no, jednak odwagą wobec, wobec ludzi, umiejętnością pytania ich o to, co im w nas odpowiada, co, im, co, co ich w nas fascynuje, co, co jest takiego ciekawego w nas, no to wtedy możemy mieć sporą informację zwrotną o tym, czasem o rzeczach bardzo zaskakujących. Ja się wielokrotnie przekonałam, że ktoś. Wspominał o jakichś moich cechach, których ja na przykład albo nie bardzo zauważałam, albo tak nie uznawałam ich za jakieś super ważne, a na przykład w ogóle nie wspominał o innych cechach, które ja uznawałam za na przykład, no, bardzo, bardzo ważne i takie bardzo moje, i byłam przekonana, że to wszyscy teraz to w ogóle uznają we mnie, no, nie wiem. Na przykład mój profesjonalizm, zwyczajnie jest dla, dla kogoś tam bardzo, bardzo ważny. A tu się okazywało, że wcale, wcale nie jest to, to jakieś znaczące. Przychodzi mi jeszcze do głowy taka jedna rzecz, że czasem nasze mocne strony, te rzeczy, które my uznajemy za nasze, za naszą jakąś trudność, za coś takiego, co no, wcale nie jest takie, takie najmocniejsze w nas, to właśnie ludzie mogą traktować jako coś bardzo ważnego. Czyli Pozornie, paradoksalnie, coś słabego w nas może być dla kogoś czymś ważnym. Coś, co my uznajemy, no nie wiem, nasz, na przykład naszą łagodność, jakąś taką delikatność, wrażliwość, ciepło, my możemy uznawać to czasem za jakieś negatywne cechy, no bo to nie umiemy się rozpychać w życiu, jakoś tak nie dopomnimy się o swoje. A potem się okazuje, że inne osoby odbierają to jako coś bardzo Takiego ważnego, coś, co buduje relacje z tymi, z tymi osobami. I ja mam teraz takie małe ćwiczenie na to, by sobie spojrzeć na, swo, na swoje mocne strony, ale te te. te te, tę część tych mocnych stron, którą my uznajemy, że no, ona to w zasadzie może nie ma wielkiego znaczenia, no, albo ona to mi się za bardzo nie, przyzna, nie, nie przydaje w moim życiu, bo, bo się okazuje, że moja łagodność to przez innych jest wykorzystywana. Zastanów się właśnie nad tymi cechami, które, no, które tak nie do końca akceptujesz. I Sprawdź sobie, teraz będzie taka chwila, kiedy, kiedy będzie trochę przerwy, trochę muzyki. Sprawdź sobie, jak to jest z tym, kiedy właśnie no, masz taką cechę, masz taką, e, takie zachowanie, które nie do końca lubisz, nie do końca akceptujesz, a ktoś ci gdzieś tam wcześniej powiedział, że no właśnie, twoja łagodność, twoja cierpliwość, to, że. Nie musi Twoje być na pierwszym miejscu, że to jest takie ważne. Zapraszam teraz na minutę, dwie, takiego pomyślenia właśnie o tym. Wiesz, Marta, jeszcze myślę o tym, co byś podpowiedziała osobom, które chcą rozwijać swoje mocne strony? Żeby przyszły na warsztaty z Agnieszką Poliwką jest. To miło. oczywiście to, to tutaj nagrywamy z Agnieszką i taką, taką lekką reklamę robię, <laughs> ale y, myślę, że y, po, po pierwsze to y, zachęcam do jakiegoś rodzaju takiej uważności wobec siebie. Nie wiem, takie prowadzenie dziennika prowadzenie jakiegoś. Pamiętnika, no, czegoś w tym stylu jest takim dobrym sposobem na to, by przyglądać się sobie troszeczkę gdzieś tam z zewnątrz, z boku. Zapisywanie jakichś takich ważnych rzeczy, które w danego dnia się zdarzyły, czy jakichś przemyśleń, takiego przekonania, które się pojawia w nas. No, że coś się zdarzyło, nawet może to nie było zbyt miłe dla nas, ale możemy z tego wyciągnąć wnioski. I próba odpowiedzi na takie pytanie: jeśli coś takiego się zdarzyło, to co się sprawdziło? Jakie moje działania się sprawdziły? Na jakich mocnych zasobach one były oparte? A z kolei jakie moje działania się nie sprawdziły? Nie, nie przyniosły efektu. I być może w tym momencie bazowałam, bazowałem na czymś, co wcale nie jest moim zasobem, no i może warto się temu przyjrzeć, by przenieść jakby taki punkt ciężkości, punkt nacisku na to, co, co jest moją mocną stroną. Warto też przyjrzeć się temu, jak do tej pory funkcjonowałem funkcjonowałam, jakie tam były najczęstsze. Reakcje, takie typowe, takie z automatu. No tutaj pamiętajmy, e, też gdzieś tam na, na tych z, y, zajęciach w ramach Uniwersytetu III wieku pojawiły się takie informacje dotyczące tego, jak reaguje nasz mózg: że ten pierwszy gadzi mózg, niezbyt szlachetnie się nazywający, ale niestety posiadamy go. I on mocno wkracza w nasze funkcjonowanie, szczególnie wtedy, kiedy jest nam trudno, kiedy emocje tak mocno, gwałtownie nami powodują. Też ten mózg saczy, odpowiedzialny za odbieranie zmysłami, szczególnie uczuciami, emocjami rzeczywistości. On powoduje, że w sytuacji na przykład zagrożenia wydziela się kortyzol. No i oczywiście stajemy do walki, wykorzystujemy wszystkie nasze atuty, które wtedy mamy, zasoby. No i nie zawsze są to te to dobre atuty. Często życzylibyśmy sobie, żeby wtedy wykorzystywać jednak coś, coś innego. Pomyślałam jeszcze o czymś takim, jak mówiłaś, że może warto taką praktykę wdzięczności sobie praktykować, to znaczy, żeby na koniec dnia powiedzieć, co dzisiaj dobrego się wydarzyło, co dobrego dzisiaj zrobiłam i nawet zapisać i wrzucić, nie wiem, do przysłowiowego słoika i potem w ten sposób ze sobą pracować, żeby sobie to zaakcentować podczas dnia. Tak, tutaj Agnieszka już ten pomysł sprzedała. Rzeczywiście warto praktykować coś takiego jak wdzięczność. I myślę, Agnieszko, że o tym w następnej części, właśnie poświęconej w dużej mierze temu, jak praktycznie być wdzięcznym sobie to jest dość trudne zadanie i być wdzięcznym innym za różne sytuacje niekoniecznie te, te dobre, te, które oceniamy na pierwszy rzut oka jako te super sytuacje.